Będziemy mówili dzisiaj o lekach, które wpływają na psychikę. Leki psychotropowe. Zajmuje się tym nauka, która się nazywa psychofarmakologią. I naprzód, żeby w ogóle zobaczyć, czy psychofarmakologia ma sens, konieczne jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy psychika ma podłoże materialne. Dlatego, bo na ten temat były różne zdania. My jesteśmy tak strasznie różni między sobą. Każdy wygląda inaczej, prawda? Jak wobec tego przy tak indywidualnych różnicach wielkich można w ogóle cokolwiek generalizować, można cokolwiek uśredniać? Czy każdy z nas nie jest tak wyjątkowy, że w ogóle niczego nie można powiedzieć jednolitego o nas? I rzeczywiście przez bardzo długi czas, do lat 70. psychiatra amerykańska w ogóle nie wierzyła, że może być cokolwiek innego niż taka psychiatra naukowa, że można jakieś sądy ogólne o psychice ludzkiej wypowiadać. Z drugiej strony jednak już od bardzo dawna byli filozofowie, którzy sądzili, że psychika ma podstawy materialne. No i klasycznym tego przykładem, jak wszystko się zaczęło od starożytnej Grecji, był Hipokrates, który 2,5 tysiąca lat temu prawie już sądził, że prawidłowo człowiek może myśleć i działać wtedy, kiedy jest równowaga pomiędzy fluidami, czyli płynami ustrojowymi, i te płyny to właśnie była krew, to była flegma, żółć żółta i żółć czarna, i każda przewaga któregokolwiek z tych fluidów zmieniała psychikę człowieka. A więc ci, którzy mieli, u których była przewaga krwi, to byli sangwinicy, ci, u których była przewaga flegmy, to oczywiście byli flegmatycy, z żółcią czarną byli melancholicy i tak dalej. A więc sądzono na przykład, że jeżeli ktoś jest w depresji, to ma dużo żółci czarnej, i stąd właśnie nazwa melancholia, prawda, czarna żółć, no to właśnie było z tym związane. Oczywiście nie zawsze tak było, rzeczy się zmieniały w czasie i na przykład w średniowieczu bardzo wiele ludzi myślało, że właściwie psychika jest i choroby psychiczne to jest sprawa niematerialna, ale z drugiej strony też były tendencje, żeby myśleć, że są jednak materialne przyczyny zaburzeń psychicznych. I tu jest taki właśnie obraz Hieronima Boscha, który pokazuje, w jaki sposób operowano kamień szaleństwa. Proszę zauważyć, że w średniowieczu robiono trepanację czaszki, czy markowano trepanację czaszki, bo nie wiadomo było, czy to, co tu rzeczywiście widzimy, to nie było to, że lekarz, właśnie szarlatan, potem wyciągał kamień z kieszeni i mówił, że właśnie to był ten kamień szaleństwa. Jeżeli trepanacja była przeprowadzona całkowicie, to prawdopodobnie chory i tak umierał, więc nie było wiadomo, czy wyzdrowieje, czy nie. Właściwie dla rozwoju psychiatrii i dla rozwoju naszego pojęcia o świadomości możliwości leczenia bardzo wielkie znaczenie miały teorie Kartezjusza. Otóż Kartezjusz wprowadził teorię dualizmu duszy i ciała. On twierdził, że po prostu ciało jest jedną rzeczą, dusza jest druga, mózg działa jak automat, prawda, a dusza jest niematerialna i jest tylko jedno miejsce, z którym dusza komunikuje się z ciałem, i tym miejscem miała według Kartezjusza być szyszynka, i w związku z tym po prostu nie ma czegoś takiego jak leczenie biologiczne duszy. Dusza nie ma biologii, wobec tego nie może być mowa o psychiatrii biologicznej, a psychiatria biologiczna to jest właśnie ta nauka, która stosuje leki psychotropowe, to co farmakologia próbuje wynaleźć. I ten pogląd Kartezjusza, on rzeczywiście dominuje w myśleniu bardzo wielu psychiatrów i bardzo wielu osób ciągle jeszcze liczy na to, że dusza i ciało to są zupełnie różne rzeczy. Chorzy psychicznie przez bardzo długi czas byli traktowani praktycznie jak zwierzęta. Byli trzymani w specjalnych domach, przytułkach dla lunatyków, jak ich wtedy nazywano, najczęściej w łańcuchach. Właściwie ich życie, kiedy rozpoczęła się choroba psychiczna, życie takiego człowieka właściwie już się kończyło. Równie dobrze można go było praktycznie zabić. Stosunek świata medycznego do chorób psychicznych zaczął się właściwie zmieniać w końcu XVIII wieku, kiedy francuski psychiatra Pinet
po raz pierwszy spróbował zastosować inne metody traktowania chorych psychicznie, nawet tych chorych szałowych, i przeprowadził wielką akcję rozkuwania chorych psychiatrycznych z kajdan. Tu właśnie mamy taki obraz. Wtedy dopiero właściwie w końcu XVIII wieku zaczęto chorych psychicznie traktować bardziej jak ludzi. Przy czym ciągle metody ich leczenia były niespecjalnie skuteczne. Traktowano chorych indywidualnie, jeszcze nie było żadnych generalizacji. To był dobry psychiatra, który miał duże doświadczenie i próbował trafić do poszczególnego chorego. I to akurat nie w jakiś sposób w końcu, prawda, czy w drugiej połowie XIX wieku jeszcze wyglądały takie psychiatryczne zajęcia ze studentami, kiedy wybitny psychiatra francuski Charcot właśnie demonstrował studentom przypadek, tu w tym przypadku akurat nie był to przypadek histerii. I proszę Państwa, ten stosunek bardzo długo do chorych i do choroby się utrzymywał. Jeszcze sam pamiętam, jak chodziłem na wykłady mojego wuja, Eugeniusza Brzezickiego w Krakowie, dlatego to wszyscyśmy chodzili, myśmy byli biologami, chodziliśmy dlatego, żeby zobaczyć, jak wuj pokazuje wariatów. Czasami to było ciekawe, czasami to było wstrząsające, czegoś się człowiek uczuł. Ale w końcu tak wyglądała ta klasyczna psychiatria. Ale z drugiej strony zaczął się drugi nurt. Zaczęto szukać, czy jednak nie istnieje jakaś podstawa materialna. I pierwsze takie próby sięgają właśnie początków XIX wieku i to były teorie Galla, to były teorie frenologii. Teoria frenologii zasadniczo bazuje na biologicznym podejściu. Otóż Gall wierzył, że w mózgu poszczególne części pełnią funkcję pewnych organów. Organ agresji, organ miłości, organ inteligencji, i że w momencie, kiedy dana cecha zaczyna dominować, czy dobrze się rozwijać, to ta część mózgu, ten organ robi się większy, a to, że on jest większy, to zaznaczy się na kształcie czaszki. I frenologia polegała na tym, że oglądało się czaszkę, oglądało się kształt czaszki i na tej podstawie wnioskowało się o kondycji psychicznej człowieka, o jego wartościach umysłowych, o jego zbrodniczości lub dobrym prowadzeniu się. Bardzo wiele prac zrobiono jeszcze w końcu XIX wieku. Czaszki, badano czaszki wybitnych zbrodniarzy albo wybitnych polityków. To wszystko, prawda, chociaż właśnie Gall wierzył, że predyspozycje psychiczne człowieka można poznać po kształcie czaszki, to oczywiście ta wiara była właściwie na niczym nieuformowana. Tym niemniej było to jednak pierwsza próba biologicznego podejścia do psychiki. Próbowano jakieś cechy fizyczne, materialne wiązać z psychiką. I chociaż ta cała teoria poszła właściwie, to było jak kulą w płot, ona jednak miała dość wielkie znaczenie, bo potem zaczęły się inne badania i tutaj różni, przede wszystkim neurochirurdzy, potrafili w XIX wieku zobaczyć, że jednak w mózgu są pewne miejsca, które są odpowiedzialne za pewne funkcje psychiczne. I na przykład właśnie Paul Broca stwierdził, że w mózgu istnieje pewna część, która jest ośrodkiem ruchowym mowy. Jeżeli ta część jest uszkodzona, wówczas pacjent nie potrafi powiedzieć, chociaż dokładnie rozumie, nie potrafi wypowiedzieć słów, a nawet jeżeli potrafi wypowiedzieć słowa, nie potrafi wypowiedzieć sensownego zdania. I proszę Państwa, czasami te uszkodzenia zdarzają się przy pewnych typach wylewów, udarów mózgu. I znanym jest przypadek na przykład pani, która w sklepie w pewnej chwili zorientowała się, że nie może mówić. Ale był upośledzony ośrodek ruchowy mowy związany z językiem i z twarzą, natomiast zdążyła jeszcze spokojnie wyjąć długopis i napisać na karteczce, że trzeba natychmiast prosić pogotowie, bo chyba zaczyna się coś złego robić w mózgu, dlatego że te części, mowa mówiona i mowa pisana, to są troszeczkę inne rzeczy. Niedługo potem Karl Wernicke znalazł tak samo ośrodek słuchowy mowy. Tu uszkodzenie tego ośrodka na przykład powoduje, że człowiek rozumie poszczególne słowa, ale nie rozumie sensu zdań. Wiadomo już w kamerze, w mózgu są pewne obszary, w których, prawda, które odpowiadają za funkcje psychiczne. I tak było dobrze, gdyby nie to, że w końcu XIX wieku znalazł się człowiek, który zahamował rozwój psychiatrii jako nauki, i to był Zygmunt Freud.
Mnóstwo psychiatrów ciągle wierzy we Freuda. Ja osobiście mogę powiedzieć, że to, co zrobił Freud, psychiatra w wykonaniu Freuda, to już nie była nauka, nauka w sensie popperowskim. Była to poezja, była to sztuka. Zrobiło się to niewyczerpanym źródłem dochodów dla tych, którzy się nie chcieli uczyć porządnej biologicznej medycyny. I prawda, w takich krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie psychoanaliza typu freudowskiego i potem późniejsza jest bardzo popularna, właściwie jest takim bardzo wielkim biznesem. I Amerykanie na przykład wierzą, że psychoanaliza jest konieczna do tego, żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować. I psychiatrzy amerykańscy byli zdumieni, kiedy przyjeżdżali do Europy i okazało się, że wszyscy są normalni, mimo tego, że psychoanaliza jest stosunkowo rzadko stosowana. Jednak zaczęła się tak samo nauka o mózgu, zaczęła robić coraz to większe postępy i ta nauka o mózgu, neurobiologia, jednak pozwoliła nam na zrozumienie materialnych podstaw myślenia. Za pierwsza Nagroda Nobla za, jakbyśmy powiedzieli, neurobiologię, to była w roku 1906, to była nagroda dla ludzi, którzy stworzyli teorię neuronalną mózgu, o czym jeszcze będziemy mówili, a w roku 2000 Nagrodą Nobla zostało uhonorowanych trzech wybitnych uczonych, Arvid Carlsson, który powiedział o dopaminie, był Paul Greengard, który powiedział, jakie są zasady sygnalizacji w neuronie. I wreszcie był Erich Kandel, który swoimi pracami pozwolił na zrozumienie wielu zagadnień w fenomenie pamięci. O tym, że mózg jest materialną podstawą funkcji psychicznych, to jest dużo dowodów. Część rzeczy wiemy z pracy neurochirurgów, część wiemy z nieszczęśliwych przypadków. Trzy takie przypadki warto wspomnieć. To był przypadek Phineasa Gage'a, pacjenta HM, Harry'ego M i Karen Ann Quinian. Otóż Phineas Gage, to była sprawa bardzo ciekawa. Phineas Gage urodził się w roku 1823 i był miłym, sensownym, młodym człowiekiem aż do momentu wypadku, który się zdarzył w roku 1848. Phineas był robotnikiem kolejowym, przybijał stemplem nabój dynamitowy, który służył do kruszenia skał w Appalachach i akurat nabój wybuchnął za wcześnie i stempel metalowy, którym Phineas przybijał ten ładunek, wyleciał do góry, przeleciał mu tutaj przez policzek, przez kość jarzmową, wyleciał czaszką. O dziwo Phineas przeżył, nawet nie zemdlał, ale kompletnie zmieniała się jego psychika. Z miłego, sympatycznego faceta stał się grubiański, opryskliwy, obsceniczny, żył jeszcze dość długo i był to pierwszy przypadek opisany, który rzeczywiście pokazał, że uszkodzenie fizyczne mózgu może radykalnie zmienić psychikę człowieka. Drugim takim przykładem był przykład pacjenta HM, Harry'ego M. To był pacjent, który chorował na nieuleczalną epilepsję i w związku z tym, żeby ataki drgawkowe występowały kilka razy na tydzień, wycięto mu poważny kawał mózgu po to, ażeby uniknąć rozprzestrzeniania się tych pobudzeń elektrycznych. I udało się. Ta lobotomia, którą u niego przeprowadzono, była to lobotomia skroniowa, spowodowała, że epilepsja znikła. Ale Harry przestał tworzyć ślady pamięciowe. Po prostu nic, jak pamiętał wszystko do czasu operacji, nic potem, co się zdarzyło, nie potrafił zapamiętać. Był miły, sympatyczny, miał inteligencję wyższą niż inni, ale jak przychodziła obca osoba, on się z nią witał, był miły, osoba wychodziła, wracała, on znowu witał się, był znowu miły. Dla niego żyje do dziś dnia, a największym szokiem dla niego co rano jest, kiedy przychodzi do łazienki, żeby się ogolić, bo nagle zamiast młodego, czarnowłosego mężczyzny, jakiego pamięta, bo wypadek się w latach 50., to widzi siwego starca, więc jest strasznie zszokowany tym wszystkim, nie wie, co się dzieje, ale jak wychodzi z łazienki, to o wszystkim zapomina i znowu jest w porządku do następnego dnia. Przypadek Karen Ann Quinian to była młoda dziewczyna, która w niewyjaśnionych okolicznościach, ale jak się wydaje, napiła się jakiegoś drinka i potem zażyła jakiś środek uspokajający, wpadła w nieuleczalną śpiączkę. 10 lat przeleżała w śpiączce,
Był wielki proces w Stanach Zjednoczonych, bo rodzina żądała odłączenia jej od respiratora. Był to jeden z takich klasycznych przykładów wspomaganej eutanazji przez zaniechanie podtrzymywania funkcji życiowych. Ona wpadła w śpiączkę, a jak się potem się okazało, że taka ważna część w mózgu, wzgórze u niej uległo kompletnej degeneracji. Nie bardzo wiadomo, dlaczego to było, ale my wiemy, że to wzgórze to jest takim miejscem, przez które wszystkie rzeczy z ciała, z obwodu idą do kory mózgowej i wszystkie rzeczy z kory mózgowej, wszystkie komendy jednociała, czyli że widzimy, że jest w mózgu drobne miejsce, które potrafi odłączyć, że tak powiem, mózg. No i teraz pytanie jest, czy dusza istnieje osobno, czy nie? Można powiedzieć, że tak, że to z punktu widzenia naukowego nie ma znaczenia. Nawet jeżeli dusza istnieje niezależnie, bez mózgu ona nie ma szansy, ażeby się pokazać. Co jest ważne, że my w tej chwili mamy techniki, którymi możemy obiektywnie oceniać, jak mózg działa. I te techniki są bardzo istotne. Techniki te to są metody obrazowania mózgu. Nie pora tu dokładnie o tym mówić, ale chciałem tylko pokazać przykład, że na przykład są różne funkcje psychiczne związane z mową. Mowa jest jedyną taką wyjątkową rzeczą dla człowieka, prawda? Ale teraz są różne rzeczy. Otóż mowa słuchowa, czyli kiedy my słuchamy to, co się do nas mówi i to zrozumiemy, to inne części mózgu się aktywują. Jeżeli my patrzymy, czyli czytamy coś, będą części bardziej potyliczne, prawda? Jeżeli mówimy, uruchamiają się części ruchowe, tu właśnie między innymi właśnie będzie ośrodek mowy Broca, prawda? Jeżeli myślimy, zaczyna się coś dziać w korze przedczołowej, jeżeli myślimy i myślimy mową, formułujemy słowa w myślach. A więc my widzimy, że mózg działa, my nawet widzimy, w których miejscach coś jest w mózgu. My też wiemy, że przy chorobach psychicznych bardzo się rzeczy zmieniają. Tu, prawda, jeżeli patrzymy na aktywność mózgu normalnej osoby, im bardziej to jest żółte, a jeszcze lepiej jak jest czerwone, to znaczy, że tym aktywność jest większa. To jeżeli porównamy aktywność takiego mózgu z aktywnością mózgu osoby chorej na chorobę Alzheimera, osoby otępiałej, widzimy, że ta osoba praktycznie mózgu nie używa, że tam funkcję zma. A więc mamy już takie możliwości. Proszę dalej zobaczyć, jak jest przy różnych chorobach. Mamy pacjenta w depresji. Pacjent w depresji bardzo mało reaguje, bardzo mało, choć jest bardzo smutny, ale jego funkcje poznawcze są niewielkie. Ten mózg praktycznie jest dość nieaktywny. Ponieważ ten przypadek to był tak zwanej choroby dwubiegunowej, czyli jak my mówimy inaczej, psychozy maniakalno-depresyjnej, pacjent wszedł w stan manii. W przeciągu jednego dnia nagle ten mózg się rozjarzył, mózg zaczyna działać. Człowiek jest pełen życia, wigoru, fantastycznych pomysłów, chociaż nie zawsze może do zrealizowania. Po czym znowu wchodzi w stan depresji i znika. Czyli my w tej chwili już możemy jak gdyby uchwycić myśl, czyli widzieć, w jaki sposób ludzie myślą. A teraz jak to się wszystko dzieje? Nawet teoria taka, która dla nas jest teorią w tej chwili obowiązującą, jest to teoria neuronalna mózgu. My wiemy, że w mózgu znajduje się bardzo wiele komórek nerwowych. Przez bardzo wiele, to znaczy naprawdę dużo, jest około 100 miliardów w mózgu ludzkim. Człowiekiem, który umożliwił zobaczenie takich komórek, był Golgi. A człowiekiem, który stworzył teorię neuronalną, był Ramon y Cajal, którego tutaj widzimy. Golgi i Ramon y Cajal nienawidzili się nawzajem, ponieważ Golgi ciągle wierzył, mimo tego, że pokazał, że te neurony są pojedynczymi komórkami i że nie tworzą jednej wspólnej masy, to Golgi ciągle wierzył, że one się łączą razem. I natomiast Cajal właśnie stworzył tą teorię, że neurony są niezależne. Obaj dostali Nagrodę Nobla, a nienawiść pomiędzy nimi w 1904 roku, a nienawiść między nimi była tak wielka, że Golgi nie przyjął wyciągniętej ręki Ramona i Cajal. Ramon y Cajal sądził, że badając strukturę neuronów, być może kiedyś zobaczy, w jaki sposób myśl jest przez te neurony kształtowana. My teraz wiemy, że neuron składa się z kilku części. Tu jest ciało komórkowe, tutaj jest długa wypustka, tutaj są wypustki, które przyjmują sygnały, tu są wypustki, które te sygnały puszczają do następnych neuronów. I punktem krytycznym dla przenoszenia sygnału nerwowego jest połączenie między dwoma neuronami, które nazywa się synapsą. Transmisja sygnału polega na tym, że związek chemiczny, neuroprzekaźnik, który jest magazynowany w takich pęcherzykach, pod wpływem impulsu elektrycznego, który dochodzi, jest uwalniany
i dochodzi do następnego neuronu, do struktur, które nazywamy receptorami. I to jest jak gdyby, o ile przez cały neuron idzie pobudzenie o charakterze elektrycznym, tutaj zaczyna się transmisja chemiczna, przetwarzamy sygnał, a to przejście jest miejscem, w którym my możemy wejść z lekiem. My możemy znaleźć lek, który na przykład będzie naśladował neuroprzekaźnik i będzie pobudzał nam receptor, kiedy naturalnego neuroprzekaźnika jest za mało. Albo możemy znaleźć lek, który będzie nam blokował te receptory i nie pozwoli, żeby naturalny przekaźnik działał, co jest ważne zwłaszcza wtedy, kiedy naturalnego przekaźnika jest za dużo. Możemy znaleźć leki, które by nam powodowały uwalnianie tych neuroprzekaźników, powodowały, że one tu będą się nagromadzały w większych ilościach. I dlatego 3/4 leków psychotropowych, jeżeli nie więcej, są właśnie leki, które działają na tym poziomie i to jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli przypatrzymy się na to, jak zorganizowany jest przekaz sygnałów mózgu, możemy zauważyć, że bardzo wiele neuronów jest pod kontrolą innych neuronów. Jeżeli oglądniemy sobie taką komórkę nerwową, widzimy, że w różnych miejscach i na częściach, które do niej dochodzą, i na częściach, które od niej wychodzą, łączą się z nią inne neurony, tworzą właśnie te synapsy, o których mówiliśmy, te połączenia między jednym a drugim neuronem. My wiemy, że w mózgu istnieje bardzo wiele synaps hamujących i synaps pobudzających i one powodują to, że w końcu, bo neuron w pewnym sensie on działa jak taki integrator, on jest pobudzany, wchodzi dużo bodźców pobudzających, dużo bodźców hamujących i teraz neuron musi zadecydować po tym, jak co wyjdzie, tutaj właściwie jest na takim tak zwanym wzgórku aksonalnym, tutaj powstaje decyzja, czy ma pójść potencjał czynnościowy, czy nie. I tutaj właśnie modyfikując synapsy pobudzające czy hamujące, my możemy zmieniać aktywność układu nerwowego. Na przykład, jeżeli my pobudzimy synapsy hamujące, czyli będziemy zwiększali hamowanie, możemy doprowadzić na przykład do zniesienia lęku, do uspokojenia i takie leki jak na przykład elenium, relanium, ogólnie mówiąc benzodiazepiny, to będą właśnie takie leki, które będą tutaj działały hamująco. Z kolei, jeżeli będziemy dawali leki pobudzające, to wówczas najbardziej to są takie leki, które zawierają w sobie kwas asparaginowy, prawda, które są czasami stosowane, na przykład jeżeli ktoś jest taki słaby i psychicznie, tak jakieś asmagi i tak dalej, to będą leki, które będą pobudzały synapsy pobudzające i będziemy mieli zwiększenie aktywności. Oczywiście istnieje bardzo wiele synaps modulujących i my o tym wszystkim w tej chwili nie będziemy mówili, bo to jest potrzebny roczny kurs farmakologii, ale przynajmniej podsumujmy to, cośmy powiedzieli. Po pierwsze, to jest to, że olbrzymia ilość informacji, którą mózg musi przekazywać, to jest możliwe ze względu na to, że istnieją różne substancje chemiczne, neuromediatory, które przekazują w synapsach te informacje. Są te klasyczne substancje, które przenoszą informacje, to są neuromediatory klasyczne, są to drobne cząsteczki, są to albo aminokwasy i właśnie takie główne aminokwasy, to jest z jednej strony kwas glutaminowy, a z drugiej kwas gamma-aminomasłowy, czyli GABA, albo są to aminy biogenne, ich estry, tak jak noradrenalina, serotonina, dopamina, a także acetylocholina, to jest właśnie ester. Każdy neuron wykorzystuje tylko jeden główny neuroprzekaźnik, chociaż znajdują się wśród nich tak samo różne tak zwane kotransmitery. Te kotransmitery, które modulują działanie głównego przekaźnika, to są najczęściej substancje peptydowe. No i to jest ważne, że neurony, które się posługują tym samym neuromediatorem, my je nazywamy na przykład neurony dopaminergiczne, neurony glutaminergiczne, neurony GABAergiczne, prawda? I one tworzą w mózgu pewne określone systemy. To jest bardzo ważne, dlatego, bo leki psychotropowe działają właśnie na poszczególne typy, układy neurotransmiterowe, głównie działając właśnie na poziomie synapsy, na receptory albo na uwalnianie czy hamowanie. I teraz chciałbym po prostu tylko przedstawić takie główne układy, które mają wpływ na psychikę
i które potrafimy modulować i które zostały zastosowane jako materialne podłoże działania współczesnych leków psychotropowych. A więc układ pobudzający, klasyczny układ pobudzający, oczywiście, żeby żyć, musimy być pobudzani. Ten główny układ pobudzający to jest układ glutaminianowy, czy też glutaminergiczny i to jest taki układ, który jest bardzo rozpowszechniony. 60% neuronów w mózgu są właśnie te neurony glutaminianergiczne, prawda? One odpowiadają między innymi za tworzenie śladów pamięciowych, co jest rzeczą bardzo ważną, dlatego, bo tutaj ich pobudzanie potrafi nam coś zrobić korzystnego z pamięcią. Ten układ może być bardzo niebezpieczny, nadmierne pobudzenie jest rzeczą niekorzystną i jak gdyby przeciwstawieniem tego układu glutaminergicznego jest główny układ hamujący, układ GABAergiczny, układ kwasu gamma-aminomasłowego. To jest układ hamujący, jest bardzo ważny, bo proszę Państwa, to jest tak jak z samochodem. Jeżeli napęd nie działa, no to najwyżej pchamy samochód. Jeżeli hamulce zawiodą, to się bardzo często może skończyć katastrofą. I ten układ hamujący, mimo tego, że tych neuronów jest mniej, ale jest 35%, są te neurony hamujące w mózgu, prawda? I one są ważne, dlatego, bo jeżeli one są pobudzone, prawda, czy jeżeli damy leki, które pobudzają ten układ, to wtedy możemy sobie zahamować stres, możemy zahamować napęd, możemy tak samo niestety zahamować pamięć, co jest rzeczą dość ważną. Jeżeli się chcemy uspokoić przed egzaminem, to na miłość boską nie brać leków typu benzodiazepin, to znaczy relanium, czy elenium, czy niklazepamu, bo one hamują nam stres, ale hamują także pamięć i wobec tego wcale się nie przejmujemy tym, że obrywamy egzamin, ale obrywamy egzamin, co też nie jest rzeczą specjalnie dobrą. A więc właśnie te, ale sprawne hamulce ogólnie rzecz mówiąc są bardzo istotne. I proszę Państwa, jak Państwo widzieli, 20, już jesteśmy, 95% neuronów żeśmy załatwili. Pozostałe 5% neuronów jest jednak bardzo ważnych, dlatego, bo one modyfikują te dwa główne układy. Przede wszystkim jest to układ dopaminowy, ale to jest tak, układ jest niewielki. U młodego człowieka w mózgu jest nie więcej, jest poniżej miliona, prawda? Przy 100 miliardach wszystkich neuronów w mózgu, cóż to jest milion, prawda? On tworzy system pewnych określonych szlaków i co jest ważne, no, to jest układ, który odpowiada między innymi za to, że umiemy się cieszyć życiem, to jest układ nagrody. I to jest dość ciekawe, ten układ, ilość neuronów dopaminowych z wiekiem spada. I to, że ta ilość neuronów z wiekiem spada, powoduje, że się robią pewne charakterystyczne defekty motoryczne. Jak się przypatrzymy na starą osobę i nie wiemy, że ona jest stara, to powiem, że ona ma początki parkinsonizmu. Pochylona postawa, drżenia rąk i tak dalej. Ale on powoduje tak samo, że się mniej cieszymy życiem z wiekiem. I osoby starsze zwykle mniej intensywnie cieszą się życiem niż właśnie osoby młode. Inny taki układ cholinergiczny. Ten układ z kolei jest niesłychanie ważny dla pamięci. To jest układ, który nam steruje naszą uwagą, który nam pomaga wydobywać ślady pamięciowe gdzieś stworzone. On pełni zasadniczą rolę w organizacji naszej świadomości i jeżeli właśnie z nim się dzieje coś złego, to wtedy zaczynają się kłopoty. I ten układ tak samo z wiekiem, gdzieś tak od 35 roku życia, zaczyna tych neuronów być troszeczkę mniej i mniej więcej w tym okresie zaczyna się pojawiać drobne defekty pamięci. Takie, że mam słowo na końcu języka, mam coś bardzo, nie potrafię sobie zapamiętać adresu, za chwilę sobie przypominam, są wszystko defekty właśnie tego układu cholinergicznego. To osłabienie pamięci związane z wiekiem jest właśnie z tym związane. I teraz mamy takie dwa układy, które są nazywane układami stanu, układy centralne stanu, są układy, które regulują wszystkie jak gdyby inne czynności. Są też układy charakterystyczne przez to, że jest bardzo mało komórek, zgrupowane w niewielu miejscach, ale wypustki tych komórek rozprzestrzeniają się na cały mózg. W układzie jeden nerw tworzy kilka milionów zakończeń. I jeden taki układ to jest układ noradrenergiczny mózgu, który jest odpowiedzialny za emocje, za agresję. Właściwie są takie dwa jego wielkie grupy neuronów, które są zrobione.
I drugi to układ, to jest układ serotoninowy, również układ szalenie ważny, może najbardziej, że tak powiem, neurony są, jak mówimy, zarborzyzowane, czyli udrzewnione, właśnie 5 milionów neuronów na jedno zakończenie. I to są takie układy, praktycznie każdy neuron w mózgu znajduje się w sąsiedztwie neuronu serotoninowego, a te układy są jeszcze o tyle śmieszne, że tak jak myśmy mówili, pokazywaliśmy, że z zakończeń nerwowych jest uwalniany neurotransmiter, to przy układzie noradrenergicznym, zwłaszcza serotoninowym, mamy do czynienia z innym typem przekaźnictwa neurowego, tak zwane przekaźnictwo objętościowe, czyli na całej długości neuronu może się troszeczkę wylewać tego neuroprzekaźnika i modyfikować inne neurony. I teraz jak przejdziemy teraz do leków, bo już tyle mówimy, to chcę powiedzieć, że leki mogą działać na różnych poziomach, na układ nerwowy i w zależności od tego, co chcemy zrobić, możemy dobrać odpowiedni lek. Szukamy leków, które działają na poziomie, jak my mówimy, presynaptycznym, czyli leki, które nam będą zmieniały uwalnianie neuroprzekaźnika, czyli będą nam na przykład hamowały albo potęgowały. Zresztą są tak samo leki, które po prostu są trucizny, które hamują na przykład uwalnianie pewnych neuroprzekaźników. Dalej, tu poza tym, że są neuroprzekaźniki, druga bardzo istotna rzecz jest to, że neuroprzekaźnik jak wyjdzie z zewnątrz, on musi być potem, żeby przestać działać, w większości wypadków jest wychwycony z powrotem przez neuron. To jest właśnie to wychwytywanie przez neuron i mamy związki, które nam blokują ten transporter i powodują, że lek po prostu pozostaje w większych ilościach w szczelinie synaptycznej i może silniej jak na receptor. I tak działają nie tylko leki, ale niektóre narkotyki, na przykład kokaina, prawda, będzie działała w ten sposób, że ona nie działa na receptory, ona blokuje transporter dopaminowy, w związku z tym tu jest dużo dopaminy, dopamina nadmiernie pobudza nam neurony, które są związane z przyjemnością, daje nam tę bardzo wielką, nadmierną, niedobrą przyjemność. Dalej mamy neurony, mamy dalej leki, które będą działały tutaj, na tym postsynaptycznym poziomie. To będą przede wszystkim związki, które będą blokowały receptory, albo będą nam naśladowały działanie neuroprzekaźnika i w ten sposób będziemy mogli modyfikować sygnał. I wreszcie, co jest w tej chwili nowoczesne, leki, które działają poniżej poziomu receptora. Bo to, że receptor zostanie pobudzony, to jeszcze nie koniec, tu musi zostać przekazany sygnał do środka, aż do jądra. I cała ta kaskada sygnalizacyjna wewnątrz neuronu i to, co się dzieje w środku, w jądrze neuronu, jest rzeczą bardzo ważną dla działania leków. I nowoczesne leki w tej chwili, myślimy, że znajdziemy takie, które będą mogły tutaj działać. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, bo jeżeli my znajdziemy leki, czy zmienimy w jakiś sposób rzeczy, które się dzieją w jądrze, my zmieniamy pewne cechy neuronów w sposób trwały, ponieważ powodujemy zmiany genomowe i wtedy zmiana powodowana przez lek może się długo utrzymywać, co jest bardzo dobrze, to jest rzecz korzystna, ale na przykład wydaje się znowu, jak wracamy do narkotyków, były takie prace, które mówiły, że pojedyncze podanie amfetaminy powoduje zmiany, które się utrzymują u szczura przez całe szczurze życie, a więc prawdopodobnie spowodowały właśnie jakąś zmianę genomową. No i właśnie te zmiany genomowe są niesłychanie ważne. Normalnie, jak mamy, prawda, jakiś receptor wewnątrz, właściwie w mózgu, mamy białka regulatorowe, mamy promotory genów i ten gen na razie siedzi cicho i spokojnie. Teraz jeżeli tutaj zadziałamy na przykład serotoniną. Serotonina zadziała na receptor serotoninowy, więc z bardzo wielu receptorów typów receptorów serotoninowych, ona spowoduje nam wytworzenie wtórnego przekaźnika, to już trzeba po receptorze, to nam spowoduje zwiększenie procesów fosforylacji, aktywację genomu i tworzenie genów i tworzenie nowych białek, które mogą jakichś rzeczy zmieniać. I proszę Państwa, my w tej chwili, mając tę wiedzę biologiczną, możemy konstruować nowe leki i żeby powiedzieć, to psychiatrzy, ci ludzie, którzy będą tylko psychiatry biologii, psychiatrię analityczną, cóż leki? Proszę Państwa, najlepszym przykładem tego jest ten wykres. On pokazuje, jak zwiększała się w Stanach Zjednoczonych liczba chorych, hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych od początku XX wieku i ta liczba stale rosła, mimo tego, że tutaj rosły wszystkie techniki psychoanalizy. Nawet, że tu wprowadzono elektrowstrząsy. I nagle, kiedy w drugiej połowie lat 50. wprowadzono leki przeciwdepresyjne, różne leki przeciwdepresyjne i wprowadzono leki neuroleptyczne, leki przeciw schizofrenii, znowu różne leki, to w tym momencie okazało się, że
nagle ta liczba chorych zaczęła spadać. Im nowsze, im silniejsze leki, tym mniej chorych znajduje się w szpitalach psychiatrycznych. Ten wykres pokazuje to, że psychofarmakologia naprawdę jest nauką potrzebną i pozwala i przynosi pewną korzyść cierpiącym na choroby psychiczne. Dziękuję bardzo.